Panie przewodniczący, bardzo proszę o zabranie głosu. Witam serdecznie po świętach i przed Nowym Rokiem. To jest dobry moment na podsumowanie przede wszystkim zdarzeń z ostatnich dni. Wszyscy jesteśmy pod bardzo przygnębiającym wrażeniem sytuacji z podsłuchami, z użyciem takich agresywnych narzędzi, które teoretycznie powinny służyć do walki z terroryzmem i zagrożeniami zewnętrznymi, a zostały, wszystko na to wskazuje, wykorzystane przez pisowskie władze przeciwko opozycji. Mówię tu o słynnej sprawie Pegasusa i podsłuchach senatora Brejzy, a także innych postaci publicznych związanych mniej czy bardziej z opozycją, czy z takim oporem wobec działań pisowskiej władzy. Na dwie sprawy chciałbym zwrócić jednym zdaniem uwagę. Po pierwsze, istotą tego problemu jest sam fakt, że takich agresywnych narzędzi do podsłuchiwania, monitorowania ta władza użyła nie wobec przestępców i terrorystów, tylko wobec politycznych liderów z obozu opozycji. To jest rzecz bez precedensu w naszej historii. I muszę powiedzieć, że nawet jak sięgam pamięcią do czasów komunistycznych, to być może tam znajdę jakieś analogie. To jest tak naprawdę najgłębszy, najpoważniejszy kryzys demokracji po roku 89. Dzisiejsze sugestie to brzmią jak ponury żart, szczerze powiedziawszy. Mówię o wypowiedziach premiera Morawieckiego sugerujących, że to jakieś siły zewnętrzne albo może nawet sama opozycja siebie podsłuchuje. Sprzeczne odpowiedzi, interpretacje ze strony obozu władzy właściwie tylko potwierdzają coś, co chyba wszyscy już wiemy, że PiS, prezes Kaczyński, rząd Morawieckiego byli gotowi posunąć się do tego typu działań. Jest druga sprawa, na którą państwo zwracają trochę mniej uwagi. Ona być może jest jeszcze groźniejsza w konsekwencjach. Otóż sprawa senatora Brejzy to jest nie tylko zhakowanie telefonu, podsłuchiwanie i być może podglądanie, ponieważ Pegasus daje takie możliwości. Ale to jest także manipulowanie, doklejanie treści, zniekształcanie tych treści pozyskanych nielegalnie, a następnie wykorzystanie tego przez telewizję rządową. To są, kiedy słyszę porównania z Watergate, to oczywiście Nixonowi takie pomysły nawet by do głowy nie przyszły. To jest sytuacja, która jakby godzi w samą istotę demokracji i praworządności. Nie możemy tego zostawić i mam taką nadzieję, że ta sprawa poruszyła także sumienia nie tylko opinii publicznej, ale także polityków innych partii politycznych i klubów parlamentarnych. Będziemy wnosili o powołanie po pierwsze komisji śledczej w Sejmie. I jestem przekonany, że jest to także w interesie wszystkich pozostałych sił politycznych w Polsce. Chyba nikt nie chce być bezkarnie podsłuchiwany. Chyba nikt nie chce być podglądany przez władzę. I dlatego wniosek o komisję śledczą, jeśli ta władza nie ma nic do ukrycia, powinien być poparty nie tylko przez kluby opozycji, ale także przez partie i polityków współpracujących z PiS-em. Mam nadzieję, że także w samym PiS-ie znajdą się parlamentarzyści, którzy nie chcą i nie wyrażają zgody na tego typu działania władzy. Jeśli chcecie uchronić resztki swojej reputacji, to komisja śledcza jest być może jedynym sposobem, aby oczyścić chociaż trochę, może nie sumienia, ale wizerunek waszej partii i was samych. Będziemy także powoływali w Senacie komisję nadzwyczajną, która nie będzie miała uprawnień śledczych. Wynika to wprost i z konstytucji, i z regulaminów obu izb, ale Senat może i powinien powołać i myślę, że na najbliższym posiedzeniu Senatu uda się przeprowadzić tę akcję, powołać komisję nadzwyczajną, która zbadałaby, również dlatego, że ofiarą tych manipulacji i tych działań był senator, że będzie w stanie wyjaśnić różne okoliczności
związanych z akcją podsłuchową rządu PiS-u. Będziemy informowali o tym, jak prace nad powołaniem takiej komisji w Senacie przebiegają. Jestem przekonany, że tutaj także zdobędziemy akceptację większości pań i panów senatorów dla takiego wniosku. Jest także druga sprawa, związana między innymi również z dzisiejszym posiedzeniem rządu i wypowiedziami premiera Morawieckiego, a dotyczy Polskiego Ładu. Ja już nie chcę się znęcać nad szczegółami, elementami Polskiego Ładu i nie chcę wracać do tej innej nazwy, chociaż afera podsłuchowa jak najbardziej uzasadniałaby użycie tej złośliwej definicji, że nie jest to Polski Ład, tylko Ruski Ład. Ale tak naprawdę istotą projektów rządu pisowskiego nie jest żaden Polski Ład, ani on polski, ani ład, tylko tak naprawdę pisowski bałagan. Ja wiem, że premier Morawiecki musi udawać jakieś dobre samopoczucie w związku ze swoimi propozycjami. Ale bardzo proszę zwrócić się o opinię do tych wszystkich, których wasze propozycje, wasz projekt pisowskiego bałaganu dotknie najbardziej. Do wszystkich bez wyjątku polskich przedsiębiorców. I nie mówię tu o milionerach, bo oni sobie poradzą. Mówię o osobach, które ciężko harują od rana do wieczora i dla których wasze propozycje będą niezwykle dotkliwe. Mówię o mieszkańcach polskich miast i wsi, o samorządach, a więc de facto o mieszkańcach, o samorządach, które zostaną doprowadzone do skraju bankructwa w wielu przypadkach właśnie poprzez te propozycje, jakie premier Morawiecki i rząd PiS-u zaproponował. Zwróćcie się do tych wszystkich, którzy dzisiaj ciężko pracują, żeby w ogóle zrozumieć ten bałagan, jaki wprowadzacie, do urzędników, do księgowych, do pracujących w małych, średnich i najmniejszych firmach. W jaki sposób poradzić sobie z tym bałaganem, jeśli chodzi o system podatkowy, jaki macie zamiar wprowadzić w nowym roku. Już nie mówię o tym, no, choćby przykładowo, wyjątkowo dotkliwym uderzeniu już od 1 stycznia, a więc o radykalnej podwyżce składki zdrowotnej. Dobrze państwo wiecie, że szczególnie ci niezamożni, ci no właściwie wiążący koniec z końcem drobni przedsiębiorcy, no jak oni to odczują i jak często dzisiaj w panice szukają rozwiązań, które uratują ich firmy. I jest trzecia sprawa. To jest głośny wywiad prezesa Kaczyńskiego przeprowadzony przez Interię. Ja wszystkim polecam ten wywiad, nie tylko dlatego, że w tym wywiadzie prezes Kaczyński w jakimś sensie poleca moją książkę, sam czytał jej fragmenty, czym się pochwalił, więc w rewanżu, ale nie tylko, żeby się zrewanżować, gorąco polecam wszystkim lekturę tego wywiadu. Właściwie prezes Kaczyński nie ukrywa swojej bezradności, swojej kapitulacji. Jest politykiem kompletnie pogubionym. Wprost, i to nie jest moja interpretacja, proszę przeczytać ten wywiad. Mówi, że jego odpowiedzią na drożyznę w Polsce jest jego złorzeczenie w sklepie, kiedy widzi te wysokie ceny. Ja pomijam fakt, że chyba nikt nie miał okazji ostatnio widzieć prezesa Kaczyńskiego w sklepie, w ostatnich pewnie kilku latach, ale w ogóle mieć pomysł, będąc przywódcą obozu politycznego, który jest od 6 lat u władzy, że odpowiedzią na tę drożyznę, która staje się przekleństwem polskich rodzin, a w przyszłym roku będzie tylko gorzej, jest złorzeczenie w sklepie, kiedy widzi ceny. Proszę przeczytać odpowiedź prezesa Kaczyńskiego na pytanie, co ma zamiar zrobić, kiedy nastąpi kolejna fala pandemii. Jego odpowiedzią jest rzecz niebywała, że jest gotowy pójść na całość, jest gotowy przemyśleć obowiązkowe szczepienia i realne egzekwowanie na przykład paszportu covidowego, jeśli się spełni prognoza, że 1 000 000 ludzi zachoruje w Polsce. To znaczy naprawdę trzeba czekać na taką hekatombę, żeby prezes Kaczyński podjął jakiekolwiek działania. Prezes Kaczyński też nie ukrywa, że dla niego sprawa Mejzy to przede wszystkim sprawa utrzymania większości. Mamy dzisiaj na czele obozu rządzącego człowieka, który zrujnował gospodarkę, czego efektem jest drożyzna.
zrujnował pozycję międzynarodową Polski. De facto stoi dzisiaj na czele obozu rozbitego. Ten konflikt z prezydentem Dudą i fakt, że większość zależy od niejakiego pana Mejzy, że ciągle na panu Mejzie wisi władza Kaczyńskiego, pokazuje, jak, do czego doprowadziły rządy prezesa Kaczyńskiego. I do tego dochodzi ta deklarowana, bezwstydnie, bezradność wobec pandemii. Ten upadek gospodarki międzynarodowy i takiej elementarnej moralności w polityce, czego przykładem jest ta dramatyczna afera z podsłuchiwaniem opozycji, pokazują, i ten wywiad jest niestety niezwykle dobitną i czytelną ilustracją tego, jak bardzo pogubiony, jak bardzo zdezorientowany i de facto zrezygnowany jest prezes Kaczyński. Polska z całą pewnością potrzebuje na ten przyszły rok, który będzie wyzwaniem dla nas wszystkich, dla wszystkich Polek i Polaków, potrzebuje silnej władzy, świadomej swoich celów, pełnej energii, gotowej do rządzenia, do rozwiązywania problemów. Niestety to, co dzisiaj widzimy, to raczej upadek tej władzy. Panie premierze, wpłynęło kilkanaście pytań ze strony redakcji. W pierwszej części głównie dotyczące inwigilacji senatora Brejzy i opozycji. Pani redaktor Marta Rawicz-Pap. Panie przewodniczący, czy pan również miał sygnały lub ma pan podejrzenia, że mógł być inwigilowany przy pomocy Pegasusa? Ilu według pana polityków PO i Koalicji Obywatelskiej mogło paść ofiarą takiej inwigilacji? I podobne pytanie pan Piotr Śmiłowicz-Pap. Czy i kiedy będzie składany wniosek w sprawie komisji śledczej dotyczącej wykorzystania Pegasusa? Podobne pytanie zadaje pan Łukasz Szpyrka z Interii i pan Roch Kowalski z RMF FM. Jeśli chodzi o komisję, już wspomniałem, że będziemy zabiegać, mam nadzieję, że wspólnie ze wszystkimi siłami, o powołanie komisji śledczej i to na najbliższym posiedzeniu Sejmu oraz nadzwyczajnej komisji senackiej, no szczególnie wtedy, jeśli okaże się, że PiS nie zgodzi się na powołanie komisji śledczej, ta komisja senacka bez uprawnień śledczych, ale być może pomoże nam wyjaśnić wiele spraw, tym bardziej, że są sygnały, tych sygnałów jest coraz więcej, że ludzie z obozu władzy są tacy, zgłaszają się i będą gotowi zeznawać i odsłonić kulisy niektórych działań tego rządu wobec opozycji. Jeśli chodzi o moje telefony, no ja zakładam, że jednak PiS nie przekroczył pewnej granicy. Telefon, który przeze mnie aktualnie jest używany, został sprawdzony. Tam nie ma śladów ingerencji Pegasusa. Natomiast jako szef Rady Europejskiej używałem, jak się państwo domyślacie, kilku telefonów i innych narzędzi. W tej chwili nie jestem w stanie tego sprawdzić, no ale mam nadzieję, że PiS nie posunął się do takich działań na moich telefonach w czasie, kiedy byłem szefem Rady Europejskiej, no bo to by oznaczało, że PiS de facto podsłuchiwał innych premierów, innych prezydentów, no ze względu na codzienne moje kontakty z szefami państw i rządów, no to byłby skandal, który pogrążyłby już nie tylko PiS, ale reputację naszego kraju i to naprawdę na długie lata, więc mam nadzieję, że tak daleko się nie posunęli. Natomiast fakt, że użyto Pegasusa wobec pani prokurator Wrzosek, ja mam wielki szacunek dla jej działań na rzecz praworządności i obrony niezależności prokuratury, ale z drugiej strony powiem, że no prawdopodobnie polityczne losy Polski i PiSu nie zależą wyłącznie od takich działań społecznych jak pani prokurator Wrzosek. Znaczy mówiąc wprost, jeśli zdecydowali się użyć takiego sprzętu, tak agresywnego, podsłuchując i obserwując panią prokurator Wrzosek, to moje doświadczenie i moja intuicja mówią mi, że posunęli się bardzo daleko w odniesieniu do bardzo wielu polityków i także swojego obozu politycznego. Znam PiS, znam Kaczyńskiego. Metody utrzymania jakiegoś w ryzach, w dyscyplinie własnego obozu przy pomocy tajnej wiedzy, to jest ich hobby, ich pasja, więc nie wykluczam, że także podsłuchiwali swoich. Kolejne pytanie pani Paulina Moroza
TVP Info. Jak wyglądała inwigilacja dziennikarzy za pana rządów PO-PSL? W tym pytaniu zawarta jest teza, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dziennikarze za moich rządów nie byli inwigilowani. PiS rządzi od 6 lat. Powołał, zdaje się, w roku 2015 lub 16 ówczesny szef policji, także specjalny zespół. Minęło 6 lat. Gdyby cokolwiek tego typu tezy miały wspólnego z rzeczywistością, to podejrzewam, że jakakolwiek sprawa miałaby swój dalszy ciąg. Śledztwo, przesłuchanie. Mogę Państwa zapewnić, że nic takiego w ciągu tych 6 lat nie miało miejsca. Nie podjęto żadnych czynności prawnych, które miałyby jakby poświadczyć czy potwierdzić tę fałszywą tezę o podsłuchiwaniu jakichś dziennikarzy za moich rządów. To jest nieprawda. Pan Dariusz Ociepa, Polsat Wydarzenia. Panie przewodniczący, czy Platforma byłaby skłonna spełnić warunek Pawła Kukiza i w zamian za jego poparcie dla Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa poparłaby Komisję Śledczą w sprawie marszałka Tomasza Grodzkiego? Czy to warunek zaporowy? Pan poseł Kukiz naraził się opinii publicznej, no, szczególnie przy sprawie TVN, i nasłuchał się na swój temat różnych epitetów, nie popisał się wówczas jakąś odwagą cywilną czy samodzielnością polityczną. Miałby dzisiaj okazję pokazać, że nie jest jakby wynajętym takim politycznym najemnikiem w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Na miejscu pana Kukiza nie szukałbym jakichś wymówek czy takich pretekstów, żeby jakby dalej utrzymać tę dwuznaczną relację między nim a Jarosławem Kaczyńskim. Znaczy, mówiąc wprost, no, naprawdę to nie wymaga jakiejś szczególnej odwagi. To jest elementarna przyzwoitość, żeby zgodzić się na wyjaśnienie sprawy podsłuchiwania polityków opozycji przez władze PiS-u. Panie Pawle, ja właściwie nie mam żadnych wątpliwości, że pan mógł być także ofiarą podsłuchów. I mam tylko nadzieję, że nie jest pan szantażowany. Jeszcze dopytanie ze strony pana redaktora Łukasza Szpyrki. Czy PO podejdzie systemowo do sprawdzania telefonów pod kątem inwigilacji? Wyślecie wszystkie telefony posłów PO do sprawdzenia? Pyta pan redaktor. Wszystkie osoby, co do których możemy mieć jakby podejrzenie, choćby w związku z ich zaangażowaniem w kampanię wyborczą, bo przecież pamiętajmy, senator Brejza był podsłuchiwany i obserwowany w czasie, kiedy był szefem sztabu wyborczego. Znaczy, to jest jakby ten najbardziej skandaliczny i spektakularny wymiar tego łajdactwa politycznego, jakiego prawdopodobnie no, staliśmy się świadkami. Więc oczywiście naszą intencją będzie sprawdzenie tego sprzętu wszystkich tych polityków Platformy i polityczek Platformy, którzy no, mogli paść ze względu na sprawowane funkcje czy charakter aktywności, paść ofiarą tego typu działań rządu. No, oczywiście to nie tylko od nas zależy, ale będziemy podejmowali takie działania i w Polsce, i w Europie, i we współpracy z kanadyjskimi specjalistami. No, nie wykluczam, że to sprawdzenie będzie miało taki no, charakter szerszy, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową. Kilka pytań dotyczących Lex TVN. Czy spodziewał się pan premier weta prezydenta w sprawie Lex TVN? Co wpłynęło na tę decyzję? Arkadiusz Wierzuk, TVN24. No, wszyscy ludzie, którym na sercu leży wolność mediów, wolność słowa w Polsce, przyjęli oczywiście z satysfakcją decyzję o wecie. Natomiast no, ja nie jestem psychologiem, nie chcę się bawić tu w jakieś szczegółowe analizy, ale powiem szczerze, mam wrażenie bliskie pewności, że będziemy coraz częściej świadkami takich kroków, które wydawałyby się zaskakujące, ale de facto będą pokazywały jedno, że obóz władzy się zwija, że niektórzy chcą się ewakuować z obozu PiS-u. I czy to jest weto w sprawie ustawy TVN, czy na dużą skalę sprzedaż nieruchomości przez państwa Morawieckich, czy sygnały o tym, że funkcjonariusze CBA na dość masową skalę chcą się wypisać ze służby. Czy choćby właśnie zgłoszenia z takich skruszonych polityków PiS-u, którzy są gotowi z nami współpracować. Proszę nie pytać o szczegóły, z oczywistych względów proszę o dyskrecję.
Więc to wszystko pokazuje, że będziemy prawdopodobnie w przyszłym roku świadkami wielu zaskakujących zdarzeń, takich podobnych również do tej decyzji prezydenta Dudy. Pan redaktor Roch Kowalski, RMF FM. Jak pan przewodniczący odpowiada na apel prezydenta Dudy o ponadpartyjne prace nad nowym projektem ustawy medialnej? Czy jest w ogóle potrzebna jakakolwiek regulacja w tym względzie? Czy to, co jest potrzebne, to jest odzyskanie dla polskiego społeczeństwa, mediów publicznych, które zostały zawłaszczone, zgwałcone i kompletnie zdeprawowane przez tę władzę. I tak naprawdę to jest kwestia codziennej praktyki tej władzy. Ale jeśli tylko prezydent ma jakiś pomysł, który na poziomie ustaw mógłby uzdrowić sytuację w mediach publicznych, to ja oczywiście będę pierwszy do dyspozycji, ale jeśli pytacie mnie państwo, czy wierzę w dobre intencje prezydenta w tej kwestii, no to patrząc na dotychczasowe jego działania, także w odniesieniu do mediów publicznych, no to są, to nie widzę tam dobrej woli, a no w najlepszym przypadku naiwność. Pamiętamy wszyscy, jak z groźną marsową miną prezydent Duda zażądał usunięcia Jacka Kurskiego z szefostwa telewizji publicznej i no jak, szczerze powiedziawszy, trochę jak z dzieckiem. Rozegrano prezydenta w bardzo łatwy i prosty sposób. Jeśli ma dobrą wolę, jeśli ma taką gotowość do podjęcia tego wyzwania, znaczy jak uwolnić media w Polsce od zagrożeń, jakie dla wolności słowa stały się faktem w Polsce, to ja jestem naprawdę gotów do współpracy i bez żadnych uprzedzeń gotów do rozmów z każdym. Ale celem takiej pracy ma być zagwarantowanie wolności słowa i niezależności mediów od władzy, a nie próbę zakładania kagańca w ten czy inny sposób. Kilka pytań dotyczących nowego roku. Redaktor Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Jaki jest pomysł, aby Platforma Obywatelska w 2022 roku miała 30% poparcia? Co będzie dla osiągnięcia tego celu kluczowe? No, w mojej ocenie ten czas nazywania rzeczy po imieniu, mówię o tych kilku miesiącach, kiedy w sposób bardzo twardy, jednoznaczny, czasami budzący emocje czy kontrowersje, ale ja wiedziałem, że nie ma absolutnie alternatywy dla takiego twardego nazywania rzeczy po imieniu, on przyniósł swoje efekty, ale przyszły rok musi być rokiem bardzo takiej pozytywnej pracy, również programowej. Mówiliśmy już o tym, że Platforma przygotowuje swoje kongresy programowe, już z końcem stycznia odbędzie się pierwszy kongres programowy i będziemy przekonywali Polaków. Ja jestem o tym przekonany już dziś, ale no, naszym zadaniem jest dopracować w najdrobniejszych szczegółach naszą ofertę, przedyskutować ją intensywnie i szybko z Polkami i Polakami, tak żeby Polacy uwierzyli nie tylko w to, co dzisiaj widzą, znaczy większość widzi, że ta władza jest zła. I oczywiście będziemy dokumentować zło, które ta władza czyni, ale będziemy przede wszystkim koncentrować się na pozytywnym programie rządzenia. Najbliższe miesiące to będzie wielka praca Platformy Obywatelskiej nad programem lepszego rządzenia. I jestem przekonany, że to jest także ten sposób, o który pyta pan redaktor Kolanko, sposób na przekonanie więcej niż 30% Polaków, że można zaufać i powierzyć władzę ludziom Platformy. Redaktor Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Jak podsumuje pan pół roku funkcjonowania w polskiej polityce po powrocie? Jakie postawione cele udało się panu zrealizować, a czego nie udało się osiągnąć? Jakie życzenia złożyłby pan Jarosławowi Kaczyńskiemu na 2022 rok? To, że udało się w ciągu kilku miesięcy jakby odbudować zaufanie tak wielu Polaków do Polek i Polaków do Platformy, no to jest jakby powód do satysfakcji nie tylko mojej osobistej, ale oczywiście sam też się z tego bardzo cieszę, że z tych 12-15% mamy dzisiaj 25-27%. No to jest podwojenie tego zaufania w ciągu kilku miesięcy. To jest wystarczająco dużo, żebym miał przekonanie, że warto było wrócić i podjąć tę walkę i o wiele za mało, żebym powiedział jest ok, tak jak sobie to planuję na przyszłość. Więc no, to wyzwanie prawdziwe, cała robota jeszcze przed nami, ale uważam, że ten pierwszy
pierwszy etap zakończył się też no, dość żmudną pracą, nie chcę nikogo zanudzać, ale wewnątrz Platformy i przebudową Platformy, to jeszcze pewnie parę tygodni mi zajmie, ale jesteśmy już dzisiaj przygotowani, jestem przekonany, przygotowani nie tylko do takiej twardej postawy wobec dzisiejszej władzy, ale coraz lepiej przygotowani także do samych wyborów i do czasu po wyborach, kiedy będzie trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność lub część odpowiedzialności. Jeśli chodzi o życzenia, znaczy ja wiem, że to zawsze pod koniec roku, ja od wielu lat jestem pytany o życzenia pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, zawsze przed Sylwestrem. Wrócę do tego wywiadu. Tam prezes Kaczyński powtarza kilka razy, że na nic nie ma czasu, że właściwie od wielu, wielu lat nie ma czasu też na czytanie książek, więc tym większa moja satysfakcja, że znalazł czas na czytanie mojej, ale no, pomyślałem sobie, że chyba takim no, możliwie ciepłym życzeniem pod adresem prezesa Kaczyńskiego będzie życzenie, żeby miał dużo więcej wolnego czasu niż ma w tej chwili, żeby mógł czytać tyle, ile zapragnie. Pan Samuel Pereira pyta, jeśli pańskie życzenia świąteczne na Twitterze oznaczają, że chciałby pan przejąć władzę już w 2022 roku, to jak chciałby pan to zrobić i czy do tego celu posłuży program PO? Przejęcie władzy w Polsce, taką mam głęboką nadzieję, chociaż PiS robi wszystko, żeby tę nadzieję podważyć, moją i wielu Polaków, ale ciągle mam nadzieję, że jedyną metodą na przejęcie władzy w Polsce będą wolne, uczciwe, demokratyczne wybory. Więc jeśli w 2022 będą wybory, ponieważ są takie znaki wskazujące na rozpad obozu pisowskiego, no to będzie ta metoda, znaczy przekonanie Polaków, żeby oddali głos na opozycję i przede wszystkim na Platformę. I tu nie mam właściwie nic więcej do dodania. No, to, co mnie tak uderzyło, ale proszę wybaczyć ten żart, ale nie sądziłem, że ostatni tydzień mijającego roku będzie taki bardzo portugalski. Dwie głośne postaci, pan trener Sousa i pan redaktor Pereira, pozostaną na długo w naszej pamięci. Może nie najlepiej, ale na pewno długo będziemy pamiętali o tym portugalskim finale roku 2021. Łukasz Szpyrka, Interia. Dlaczego nie wyciąga pan wniosków z tez zawartych w pana książce? Jarosław Kaczyński zasugerował tak w wywiadzie dla Interii, odnosząc się do elit zachodnich przekupywanych przez Rosję. Tak, w tej książce mówię dużo też o tym, co obserwowałem z bliska w czasie tych lat, kiedy kierowałem Radą Europejską. I nie ulega wątpliwości, że infiltracja, rosyjskie wpływy, rosyjskie pieniądze, przede wszystkim gazowe pieniądze, to jest coś, czym powinniśmy się niepokoić. Zresztą już wtedy, kiedy byłem premierem, a więc zanim objąłem funkcję szefa Rady Europejskiej, rozpocząłem taką misję przekonywania partnerów europejskich do utworzenia Unii Energetycznej, która miała na celu uniezależnienie Unii Europejskiej od szantażu gazowego ze strony Rosji. I tutaj akurat sporu w Polsce na ten temat nigdy za bardzo nie było. To, co jest istotą problemu, i jak Jarosław Kaczyński będzie miał więcej czasu i doczyta też w mojej książce, to istotą problemu jest to, że te wpływy rosyjskie, one oznaczają także niestety bardzo poważne wpływy, jeśli chodzi o niektórych czołowych polityków europejskich. To są przyjaciele Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli widać gołym okiem taki bardzo mocny wpływ i gotowość do współpracy z Putinem ze strony niektórych polityków europejskich, to są bez wyjątku goście prezesa Kaczyńskiego, którzy w Warszawie bawili jakiś czas temu z premierem Orbanem na czele. Jeśli dzisiaj są jacyś politycy w Europie, którzy mają duże znaczenie w jakimś dużym kraju i którzy sprzyjają tak jednoznacznie strategii Putina i Rosji, to niestety, mówię o tym z największą przykrością, to jest Jarosław Kaczyński. Więc tak naprawdę
ten rachunek sumienia powinien zacząć od siebie. I kilka pytań dotyczących funduszy i kar. Pan Patryk Osowski, TVP Info. Czy jako Polska powinniśmy zapłacić 200 milionów złotych kary za Turów? I pytanie dotyczące drugie. Rosja zakręca kurek na Jamale, na czym traci Polska? Niemcy powinny się ugiąć, przyspieszając certyfikację Nord Stream 2, czy jednak zablokować nowy gazociąg? Jeśli chodzi o to drugie pytanie, już trochę odpowiedziałem, ale oczywiście tak naprawdę trzeba kontynuować pracę, a zaczął ją jeszcze Jerzy Buzek, kiedy był szefem Parlamentu Europejskiego. Ta moja idea Unii Energetycznej była kontynuacją tych idei i pomysłów Jerzego Buzka. Tak naprawdę to, co dzisiaj jest kluczowe, to powrót do tej idei na przykład wspólnych zamówień. Unia Europejska jest wystarczająco silna, jeśli jest zintegrowana, żeby dyktować warunki także na rynku gazu i ropy naftowej. Jeśli udałoby się przekonać również Niemców do tego, aby zrezygnowali ze swoich egoistycznych interesów, znaczy oczywiście gaz, ropa zawsze będzie biznesem, ale tak naprawdę z punktu widzenia Unii Europejskiej potrzebna jest jednolita polityka na przykład zakupów. Ona by przywróciła właściwe proporcje, bo to Unia Europejska ma wszystkie dane ku temu, aby stawiać warunki Rosji, a nie odwrotnie. Ale do tego potrzebna jest maksymalna integracja. I tu także mój apel również do dzisiaj rządzących Polską. Chcecie, aby Europa była naprawdę niezależna od Rosji również energetycznie, to róbcie wszystko, żeby Europa była zjednoczona w tej sprawie, a nie rozbijana i osłabiana takimi antyeuropejskimi czy eurosceptycznymi wyskokami, jakimi jesteśmy świadkami dzisiaj na przykład w Budapeszcie czy w Warszawie. To jeśli chodzi o gaz. Kary za Turów. Polska nie powinna płacić żadnych kar. Nie było żadnego powodu, żeby wpaść w ten korkociąg kar, czy to jest Turów, czy to są kwestie dotyczące praworządności. To jest w ogóle absurd. Znaczy pchać się samemu w kłopoty, kompletnie niepotrzebne, ten konflikt z Czechami. Można go było spokojnie uniknąć. Ja bym nie chciał, żeby Polska płaciła choćby złotówkę kary. Szkoda tych pieniędzy, to nie są pieniądze pana Sasina, czy pana Morawieckiego, czy pana Kaczyńskiego. To są nasze pieniądze, Polaków. I dlaczego mamy wszyscy płacić za błędy, jakie zrobił polski rząd? Bo tego bez żadnego problemu można było tego uniknąć. I jeszcze dwa pytania dotyczące Funduszu Odbudowy. W październiku zapewniał pan, że Polska otrzyma środki z Funduszu Odbudowy. Mijają kolejne miesiące, a pan informuje o rozmowach na ten temat w Brukseli. Czy Unia zamierza wypłacić Polakom te pieniądze? Pyta pan Patryk Osowski z TVP Info. I jeszcze podobne pytanie z telewizji Republika, pan Łukasz Żmuda. Panie przewodniczący, co pana zdaniem, jakie działania rządu byłyby najlepszym rozwiązaniem w kwestii otrzymania środków z Funduszu Odbudowy? Kiedy zaczęła się dyskusja, nie tylko w Polsce, ale także w Polsce, czy Unia Europejska powinna zatrzymać środki, które należą się Polsce w związku z łamaniem praworządności w Polsce, ja od razu powiedziałem coś, co nie wszyscy to zaakceptowali. Że niezależnie od tego, jak bardzo jestem krytyczny wobec rządów PiS-u i tego, co robią z praworządnością, z konstytucją, z trybunałami, że bardzo źle byłoby, gdyby Polska nie tylko straciła te pieniądze albo straciła czas, ale to miałoby swoje dalsze konsekwencje, znaczy, bo to by ten rów, jaki dzisiaj dzieli Polskę od reszty Unii, on byłby coraz głębszy i coraz szerszy. Więc chciałem tego za wszelką cenę uniknąć. I tak, rozmawiałem z wieloma przywódcami europejskimi i szefami instytucji europejskich. I wydawało się dość oczywiste, że są gotowi przyjąć deklarację Kaczyńskiego i Morawieckiego w sprawie Izby Dyscyplinarnej za wystarczający, no nie powiem pretekst, ale w jakimś sensie chodziło choćby o taki gest dobrej woli, żeby natychmiast te środki, które Polsce się należą, żeby one popłynęły do Polski. I dlaczego mówię o tej Izbie Dyscyplinarnej? Bo zadeklarowali to publicznie i Morawiecki, i Kaczyński. Więc sprawa była w jakimś sensie dograna. Moją rolą, bo tak ją rozumiałem i rozumiem także dziś, było przekonywanie tych wszystkich, którzy chcą, aby praworządność była realna w Europie, a więc także w Polsce,
żeby jednak odblokowali te pieniądze. I taka gotowość była. Nie wiem, nie znam tego powodu. Proszę mnie o to nie pytać, bo ja mogę przekonywać i mam argumenty, czy panią szefową Komisji Europejskiej, czy premierów, czy prezydentów, których w większości dobrze znam. To są często moi dobre koleżanki, koledzy. I oni przyjmują często moją argumentację. Ale jakoś nie mam żadnej możliwości przekonania PiS-u, żeby wywiązali się z tego, co publicznie zapowiedzieli. I obiecali to i Polakom, i Europie. Więc ja mogę tylko powtórzyć to zdanie, bo ono zawiera istotę problemu. Ziobro i Kaczyński i Morawiecki blokują pieniądze, które są potrzebne Polkom i Polakom w tym dramatycznym czasie, jak nigdy przedtem. To ich postawa powoduje, że tych pieniędzy w Polsce dzisiaj nie ma. Panie premierze, to wszystkie pytania, które do tej pory napłynęły. Nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję za... Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze przed końcem roku zdążę państwu złożyć życzenia. Dziękujemy bardzo za udział w konferencji prasowej. Dziękujemy panie premierze. Dziękuję państwu.